Witam was, moi drodzy, serdecznie. Ja jestem Yuken, to jest moja stonka Yukena, a dziś powiem ci, jak zrobić, aby do swojego sklepu w Supermarket Simulatorze wprowadzić sprzedaż wysyłkową, wprowadzić sklep online, czyli po prostu wysyłać paczki. To wszystko powiem ci w tym odcinku. Moi drodzy, w poprzednim właśnie odcinku na moim kanale ja tego moda, bo mowa oczywiście o dodatku, który jest modem, testowałem. Testowałem go, można powiedzieć, na żywca, tam macie moje bieżące reakcje, zobaczycie, z czym były problemy, więc cały test taki no na żywca możecie sobie zobaczyć. Ja dzisiaj wam tego moda po prostu pokażę, jak on działa, oczywiście w opisie do filmu wam go podlinkuję. Natomiast moi drodzy, no z kilkoma rzeczami trzeba jeszcze uważać, myślę, że mod jeszcze będzie miał swój update, bo nie jest on idealny. Natomiast uważam, że jest świetny, jest kapitalny. Dlaczego? No bo zobaczcie, jeżeli ja już mam jakiś tam dość wysoki level, mając czterech kasjerów, no okej, raz na jakiś czas sobie wchodzę na kasę, zresztą widzicie to na mojej serii Supermarket Simulatora, sprawia mi to mega frajdę, można się pobawić. No ale, no nie oszukujmy się, już dostarczanie towaru na magazyn jest dość taką nudną pracą. Ja tutaj na przykład korzystam z moda, który mi ten magazyn uzupełnia. Oczywiście jest to dodatkowo płatne, płacę za to, ale no jakbym miał biegać z kartonami przy takiej ilości towaru, no nie byłoby to dla mnie no nic, myślę, że ani ciekawego, ani wciągającego. Także w pewnym etapie stwierdziłem, że tu już w tym sklepie tak naprawdę nie ma co robić i właśnie tu przyszedł mi ten mod, moi drodzy, ze sklepem internetowym. Jak go zainstalujecie, będziecie mieli, to tak wam się zmieni troszkę wygląd komputera. I to, drogi widzu, jak wygląda to u ciebie w komputerze, bo domyślnie na pewno będziesz mieć market, będziesz mieć zarządzanie oraz bank. U mnie doszły trzy opcje, dlatego że dodałem kilka modów. Jeden z moich modów, który tu mam, to jest Store Customizer. Drugi mod to jest od rozbudowy magazynu, ale nas dziś interesuje mod Supermarket Online. Zobaczcie, kiedy tutaj sobie wchodzicie, nie ma zamówień. No właśnie, nie ma zamówień, ponieważ ja dopiero wszedłem do gry. Jeśli bym oczywiście nagrywał wam odcinek po poprzedniej dniówce, to by była cała masa zamówień. Mod ma swoje plusy, ma swoje minusy, no ale musimy włączyć oczywiście dniówkę, żeby móc te paczki robić. No i tutaj moja pierwsza taka uwaga się nasuwa do tego moda, bo ten czas w grze leci bardzo, bardzo szybko. Jak dla mnie, ja to mówiłem wiele razy w odcinkach, że czasem ta dniówka jest zbyt szybka. Ja bym chciał, żeby ona była na przykład dwa razy dłuższa, albo żebym ja miał możliwość doboru tego czasu, jak szybko on leci. Tak jak jest to na przykład w Farmingu chociażby, czy Cities Skylines. No mówię o tych pozycjach, w które grałem. Dostajecie taki komunikat, kiedy otworzycie sprzedaż. No i zobaczcie, przyszły nam zamówienia. Normalnie macie zamówienia. To wszystko działa, aczkolwiek też ma to małe wady i zaraz wam postaram się to, moi drodzy, pokazać. No niech będzie takie niższe zamówienie. Wziąłem sobie zamówienie i zobaczcie. Dostałem od razu karton i moją rolą jest chodzić po sklepie i wkładać do tego kartonu dane produkty, aby zapakować klientowi paczkę i ją wysłać. Wszystko wam zaraz pokażę po kolei. I tutaj jest niestety czasem mały niefart Stefan w moim przypadku. To też właśnie podczas testowania tego moda w poprzednim odcinku mogliście zobaczyć. Niefart polega na tym, przynajmniej dla mnie, że wprowadziłem polskie produkty, które są kapitalne, są super, ale tu jak widzicie połowa tych produktów na liście z lewej strony, które mamy zapakować do kartona, jest napisana tak, jak być powinna, ale inna część już tak nie do końca. Na przykład Akira Tomalala, jaja, jakaś tam książka, tak? To się mogę tylko domyślać i chodzić po półkach. Natomiast działa to w ten sposób, ja się mogę domyślać, że to, nie wiem, będzie opowieści? Chyba nie będzie ta książka, ale sprawdźmy. Klikamy lewy przycisk myszy, żeby włożyć do kartona. No, jak widać, nie mogę coś tu włożyć do kartona, więc chyba nie to, albo... A nie, przepraszam, prawym przyciskiem myszy. Prawym przyciskiem myszy i zobaczcie. Disney Book pokazało mi, co włożyłem do kartona i świeci się na czerwono, więc oznacza, że po prostu złą pozycję włożyłem do kartona, więc z powrotem, tym razem lewym przyciskiem myszy, wracam z tym towarem na półkę. Przypuszczam, że to jest to całe o dziwniej nazwie. Akira to Majaja, więc wrzucam sobie lewym. Proszę bardzo, pozycja mi uciekła. Kolejną rzecz na przykład mam krabstiki, morliny, tylko tutaj mi pokazuje polską nazwę, więc wiem, że to będą
To jest coś zamienione. Crab sticky wiem, że były w zamrażarce i teraz będzie nie fart, jak się okaże, że ja tego towaru nie mam. W moim przypadku, moi drodzy, też się zrobił tutaj trochę galimatias, ponieważ to były chyba te crab sticky i u nas to są nuggetsy. I widzicie, szkoda, że na przykład, proszę bardzo, wrzuciliśmy, ale coś nie działa, bo... Aha, dwa razy mieliśmy wrzucić, okej. Okay. Gdybym oddał... Dobrze, widzicie, dwa razy mamy wrzucić, więc nam pokazuje. Dobra, w momencie, kiedy wrzucicie, znika. Oshi, następny napój. No tu pokazuje nazwę, z tym akurat no, nie ma problemu. No, w niektórych produktach są problemy, nie? Dr. Edgar Pizza Cheddar. No to możemy już tutaj się sugerować po prostu etykietami. No mówię, jeżeli wprowadziliście polskie produkty, macie... utrudnione. No to jest... I teraz znajdź mi tą pizzę. To jest dr. Edgar Feliciana. No nie jest to, to ewidentnie ta pizza. Tutaj jest pizza Giuseppe. Spróbujmy. Też nie. No to tylko zostaje ta. Ale to jest Riga, to nie jest cheddar. No ale widzicie. No i czasami tak to wynika, że my mamy polskie etykiety i inaczej, to nie jest oczywiście wina twórców moda, który na polskie produkty, tylko tu coś jest niedopracowane właśnie w tym modzie z wysyłkami, że ja czasami no, naprawdę mam problem ze znalezieniem produktu, a to, że oczywiście Żywiec Zdrój, proszę bardzo, to, że oczywiście jeszcze się nie nauczyłem, no bo dopiero powiedzmy wprowadziłem te nowe produkty, no to może być podwójne utrudnienie, więc to jakby już jest wasz wybór, czy chcecie tym modem grać na polskich produktach, czy nie. I został nam ostatni produkt, Seco Ham Pasty, czyli to była chyba jakaś szynka, jeśli dobrze pamiętam, tylko mówię, u mnie jest to tak, że akurat tak, kiedy wam nagrywam ten odcinek, troszeczkę, no jesteśmy w takim etapie, można powiedzieć, że... Niektóre rzeczy się domyślam, ponieważ poprzestawiałem półki i tak mam podwójne, można powiedzieć, widzowie, mam teraz utrudnienie. Co nie ukrywam, podoba mi się, bo to jest challenge, będę musiał się nauczyć, gdzie co mam po prostu porozkładane. Jak już wiecie, gdzie co macie porozkładane, to jest to kapitalne. Tutaj mam ryby, więc to nie. I teraz się zastanawiam, to będzie któraś z tych szynek, nie? Orliny? Boczek? Widzicie, prościutto to był boczek i... Dlatego, że chłopaki pozamieniali, oczywiście bardzo dobrze, na początku był to dla mnie szok, bo się musiałem nauczyć, teraz uważam, że bardzo dobrze, natomiast teraz mam troszeczkę problem, jak widzicie, ze znalezieniem tego produktu, dlatego, że nie jest napisane jakoś dokładnie przez tego moda oczywiście ze sklepu internetowego, co ja mam tu znaleźć. Ja tak chodzę, szukam i to mi sprawia jakiś tam problem, może któraś z tych, ale tu już chyba sprawdzaliśmy, nie? Tu? Widzicie? Jest dla mnie to na przykład teraz takie kłopotliwe, swoją drogą światła zapomniałem zapalić. Jest to, moi drodzy, dla mnie teraz kłopotliwe, że muszę się domyślać. Ja i to mówię, jest w tym modzie ze sklepu. O, widzicie, no tu mamy rybę po grecku, a tam było inaczej to nazwane. To jest jedyny taki dla mnie troszkę niefart ze strony moda z sklepu internetowego. I zobaczcie, prawie cała dniówka nam przeleciała. My mamy zamówienie już skompletowane. Kiedy skompletowałem zamówienie, w ogóle nie wiem, co mi to tu leży, bo chyba pracownicy w ogóle powyrzucali. Dlaczego, to też nie wiem. Nie mam pojęcia, jakiś zwrot towaru chyba od klientów dostałem, widzowie, bo tego tutaj nie było. I zobaczcie, wrzucacie. I teraz tak, z kolejnych takich małych niefartów, zobaczcie, order, czyli zamówienie tam milion chyba drugie, jeśli dobrze widzę, nie wiem ile tam było zer, zostało wysłane. Ja chciałem zmienić sobie te zamówienia w pliku do konfiguracji i kiedy, to widzieliście właśnie jak robiłem testy w poprzednim odcinku, to możecie sobie zobaczyć, kiedy zmieniłem to zamówienie, te numery zamówień, bo chciałem mieć takie bardziej ludzkie, a nie milion coś tam, no to już był problem, moi drodzy, to już był problem, bo no bo był problem po prostu, bo czas nam się zatrzymał i to widzieliście. Nie, jestem ciekaw, czy da się to zrobić też, moi drodzy, ale raczej wątpię. Nie, nie da się. Chciałem sprawdzić, czy da się może wybrać produkt z magazynu, ale jak widzicie, się nie da. I co my tu na przykład mamy? Żubr, piwo? No to z tym nie będzie problemu, tylko tak jak mówię, jeżeli macie wprowadzone polskie produkty, troszkę może dla was być sprawa trudna, bo musicie się nauczyć. Ja uważam, że oczywiście te produkty polskie są kapitalne, natomiast też trzeba się nauczyć, trzeba się po prostu przestawić, co jest co. O, widzicie, mi tu sklep wykupują, będę musiał w ogóle towar niedługo uzupełnić. Więc dla mnie w ogóle, słuchajcie, jest o tyle kapitalnym rozwiązaniem. Czyżby to był Lenor? Dobrze, dwa razy.
że na przykład tu mam te palety, ale to jest zupełnie inny mod. Dla mnie w ogóle, słuchajcie, kapitalnym jest to rozwiązaniem, że możemy sobie takie paczki porobić, pobawić się. Przy czym właśnie, nie bez powodu, moi drodzy, przelatujemy dniówkę, bo chciałem wam teraz pokazać fajną rzecz, bo osobiście w ciągu dnia, wchodząc obok tych klientów, bywa to dość kłopotliwe. No ja tu już oczywiście nie będę czekał, bo pamiętajcie, taki protip, normalnie jak macie kolejkę do kasy, to powinniście czekać, aż ostatni klient zostanie skasowany, no bo jeżeli teraz byście wcisnęli Enter, tracicie i kasę, i exp. Mi w tej chwili, kochani, ani na kasie, ani na expie nie zależy, tym bardziej, że nagrywam do ciebie, drogi widzu, poradnik, jak działa ten mod, więc sobie dniówkę przesunę. I dlaczego przesunąłem tą dniówkę? Zobaczcie, teraz jest dla mnie taki kluczowy moment, ale zaczniemy od tego, co ja robię zawsze, czyli hop, 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 po kasach i sobie zapalę światło. No ja już tak mam po prostu, można powiedzieć, zboczenie zawodowe, jeśli chodzi o prowadzenie sklepu. Zobaczcie, było pusto, co nieco się pouzupełniało, ale niektóre papiery niestety nie. No ale to już tam mniejsza o to. No bo wiecie, no dużo się sprzedawało, testowaliśmy w poprzednim odcinku tego moda, no to też nie miałem czasu, moi drodzy, na uzupełnianie towaru, a jest tutaj co robić przy takim sklepie. No i słuchajcie, zobaczcie, mamy sklep, moi drodzy, zamknięty. Absolutnie go nie otwieramy. Idziemy sobie naokoło. W ogóle chcę zobaczyć, co to tutaj mi pracownicy. Nie wiem, czy to nie jest błąd tego moda, że mi tu jakieś kartony powywalało przy tej skrzynce. Ale powiem wam szczerze, że przy tej skrzynce wywala kartony, które pracownicy by wywalali na markecie. No według mnie 100 razy jest lepiej, że wywala te kartony po prostu przy skrzynce pocztowej niż na markecie. Bo to, że jakby kartony w ogóle wywala, pracownicy wywalają na markecie, to jest bug po prostu, moi drodzy, samego Supermarket Simulatora, który no nie jest idealnie dopracowany. Jak wychodzicie z gry, no to te gagatki wasze magazynierzy tak robią. No zobaczcie, magazyn też mam już do zera, można powiedzieć, wypróżniony. Nie no, do zera to nie, no, ale dosyć sporo. I teraz zobaczcie, kiedy zaczynacie następny dzień, bardzo fajną opcją jest, że możecie, nie wiem, dać czas pracownikom, żeby oni uzupełnili półki. Możecie sprzedaży w tym momencie jeszcze nie otwierać, a wy w tym czasie możecie sobie obsługiwać zamówienia online. Zobaczcie, ile macie tych zamówień. Wszystkie możecie obsługiwać, kiedy no ten sklep jest zamknięty, czyli przed tą godziną otwarcia. Jak widzicie u mnie tutaj, no już nie patrzyłem, Nowy Jork, no głównie ludzie z Nowego Jorku rzekomo zamawiają, ale to już nie ma znaczenia tak naprawdę, skąd zamawiają, ale jak widzicie, to działa, jakieś tam dane ludzi są podane, jakiś fikcyjny adres. Bardzo, bardzo mi się podoba i zobaczcie, jeżeli wy byście tyle paczek zrobili, no jakby wiadomo, no u mnie te zamówienia no są no tak 150, 200 dolarów. No tu akurat mi waluty polskiej niestety nie pokazuje, no ale to już tam się wytnie. Chociaż mógłby ten mod, ja bym bardzo się cieszył, moi drodzy, gdyby ten mod czytał to, co jest w grze. No jeśli ja w grze mam ustawione złotówki, to tym bardziej w sklepie tym online powinny być również złotówki. On powinien to czytać. Tak samo jak powinien czytać nazwy produktów, a nie zawsze czyta idealnie, co widzieliście. I też wam chcę jeszcze raz pokazać, no może nie chciałbym takiego dużego zamówienia, weźmy sobie kolejne mniejsze i zawsze klikniecie akcept, to zamówienie obsługujecie, zawsze w ręce, zobaczcie, będziecie ten kartonik mieli. I reasumując, co my tu mamy? Mlekowita, ser. Widzicie, tylko tu jest cheese napisane, nie pokazuje całej nazwy. Tej, którą chłopaki ustawili, to będzie chyba to. Wciskamy prawym przyciskiem myszy. Dodaję wam do kartonu, jak weźmiecie przypadkiem dwa razy, no to jak widzicie, macie napisane minus jeden razy, czyli że będzie złe zamówienie swoją drogą. Wiecie co, sprawdzę sobie, nie wiem, może nie na tym sterze, bo jego nie mam za dużo, więc... Czyli jeżeli czegoś nie wrzucicie do koszyka, do koszyka w tym momencie, do paczki, tak, to będziecie mieli na liście, jeśli to wrzucicie, to wam to znika. Na przykład Hortex Orange Juice, no to już łatwo się domyślić, że akurat Hortex to jest orange, no to będzie sok pomarańczowy. Wrzucamy, pyk. Zobaczę, jak czegoś będę miał dużo, no to wtedy wrzucę więcej, zobaczymy, czy tak da się wysłać, że za dużo klientowi w prezencie wyślemy. Swoją drogą Johnny Walker, no tu ciekawe, czy zamawiający w ogóle jest osobą pełnoletnią, czy ma dowodzik. Dobra. Frito-Lay chips. I widzicie, i tu jest już problem, bo nie ma czegoś takiego jak Frito-Lay. My mamy Lay'sy.
I to mi na przykład nie czyta w tym momencie prawdziwej, oryginalnej polskiej nazwy, a chłopaki fajnie to zrobili. My się możemy tylko w tym momencie domyślać, o które to chodziło. Chodziło o Classic Lacy. Dobra. I to mi trochę problemu, trochę jakby, żeby tak się fajnie tym pobawić, bo ja bym taki chętnie challenge zrobił i może zrobię to w następnym odcinku z naszej serii na kanale właśnie, którą prowadzimy, Supermarket Simulatora. Swoją drogą, drogi widzu, zachęcam ciebie do subskrybowania mojego kanału, aby nie przegapić tej serii, bo codziennie staram się wrzucać odcinki. Sierpc Cheese. No to w tym momencie możecie się tylko domyślać znowuż. No chyba, że kojarzycie, jak jakiś ser wygląda, no to wam na pewno ułatwi. Natomiast zwróćcie uwagę, że tutaj jest mlekowita, no to mlekowita nie będzie raczej sierpc. No to co, to może być sierpc? Nie jest. I widzicie, no jakby mi to sprawia problem, że to nie czyta i ja się muszę jakby, zobaczcie, widzicie? Chodzić po regałach i się domyślać, który ser jest tym serem, o którym im chodzi. I jak na razie widzimy, o... Czyli ser królewski tutaj był nazwany sierpc. To szkoda, że po prostu nie czyta tych właściwych nazw. No Lech to akurat nie będzie problem, a Basia, Basia margaryna, no to akurat nie będzie problem. Ja akurat mówię, może się tutaj troszeczkę, drogi widzu, między tymi regałami chwilowo motam, bo powiem wam szczerze, że z jednej strony się troszeczkę... No wprowadziłem te nowe produkty, ale z drugiej strony chyba ważniejsza rzecz. Oj, nie mamy margaryny. To chyba to była ta margaryna. Zero wszędzie, widzicie? Nie zamówię. Ciekawe, co będzie, jak za mało komuś wyślemy. To dwa piwa pan dostanie lub pani, nie wiem, kto to jest. Czasami się troszeczkę jeszcze motam między tymi regałami, bo raz, że nowe produkty, a niektóre produkty w tym modzie na polskie produkty zostały zmienione, w sensie gatunkowo. Co super uważam, na dzień dzisiejszy uważam super, bo chłopaki tą sól i bodajże tabletki do zmywarki naprawili, więc super. O, a widzicie, czyli ja nie mogę, moi drodzy, czyli wszystko mam poza Basią. I teraz jestem ciekaw, bo ja chcę zrobić eksperyment, czy ja to mogę, no niby wciskając R. Dobrze, to zobaczcie, jeśli wciśniecie R, możecie odstawić ten karton, on sobie będzie stał. No bo załóżmy, nam tu brakuje, tak? Załóżmy, nam tu, drogi widzu, tej margaryny brakuje. No to zobaczę, czy ja mogę domówić tą margarynę i ją dać jakby do zamówienia. W sensie, czy to takie przerwanie tego kompletowania zamówienia ma sens? O, jest margaryna, dobra, to już tam sobie więcej jej zamówimy. Także słuchajcie, wydaje mi się opcja to fajna, szczególnie, że właśnie możemy... O, pracownik leci, uzupełni za nas... Także to też jest, widzicie, fajne, a ten towar mi gdzieś tam do góry się uzupełnił, nie wiem w którym miejscu, ale zresztą zobaczymy, właśnie, jeszcze jedną rzecz bym sprawdził, ale wiecie co, tu chyba nie, a jest, to będzie ta margaryna, tak? To słuchajcie, ale chyba z kartonu się nie da wyciągnąć, to już bym się zdziwił, ale zróbmy eksperyment. Skoro już tak konkretnie o tym modzie, jak on działa, to też robimy eksperymentu w ciąg dalszy. Dobra, bierzemy to z naszym zamówieniem do klienta. Animacje nie są tu idealnie zrobione, no ale to już się nie czepiajmy. I teraz zobaczmy, czy się da... O, nie da się z kartonu. Szkoda. Szkoda, bo według mnie, moi drodzy, powinno tak być, że jeżeli leży mi karton z czymś, czy z magazynu na przykład, ktoś zamawia papier toaletowy, tak? Jeden, a ja idę na magazyn, mam też w kartonie jeden papier, to powinienem móc z tego kartona to wyciągnąć i zwolnić półkę. Aha, jakbyście się dziwili, czemu tak tutaj wolno chodzi, to nic mi nie laguje, ja po prostu taką prędkość sobie ustawiłem chodzenia, bo wy często w serii, którą właśnie dla was nagrywam, pisaliście, że jak za szybko chodzę, to wam się w głowie kręci, więc spowolniłem. Dobra, daliśmy margarynę, oj, i mamy problem, widzowie. A bo to mąka była! Dobra, no i widzicie? Basia, mąka, ale ja jestem gamoń. Teraz to się sam... Widzicie, sam się na własnych zmianach w sklepie po prostu kopnąłem, nie? I to może tak faktycznie wam czasem taki problem jakiś tam sprawić przy kompletowaniu tych zamówień. No dobra, well done, complete. No idziemy znowu do tego boksa, który tu mamy, cyk, 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 i wysyłamy zamówienie za... Czyli jeżeli ty jesteś na początkowym etapie rozwoju sklepu, a nie do kosza, gdzie ja idę? Ja nawet wam powiem szczerze, że chcę zacząć nową serię. I powiem wam, że zobaczcie, jakie to jest fajne, bo chcę znowuż od zera zacząć tą serię naszą.
Supermarket Simulatorem. Natomiast zobaczcie, o ile to jest fajne. Jeśli macie sklep na niskim rozwoju, chcecie trochę tej kasy dorobić i według mnie to jest tak najbardziej uczciwe, bo zobaczcie, wychodzicie po półkach, te zamówienia musicie kompletować. To nie jest, że mod robi coś sam za ciebie, bo tak naprawdę ty to robisz. Jeśli ci właśnie brakuje takiej no, adrenalinki, żeby coś tam samemu zrobić, to według mnie ten mod jest kapitalny, tylko raczej nie polecałbym ci, drogi widzu, grzebać w plikach z ustawieniami, bo będzie kiepsko. No nie wiem, ja na razie biorę pod tutaj ten poradnik, żeby to też nie trwało nie wiadomo jak długo. Takie małe zamówienia, no możemy na koniec, jak ktoś będzie chciał z was do końca zostać. Zobaczcie, Blanka Lipińska, no to ja akurat wiem, że Blanka Lipińska to jest 365 dni, bo kojarzę, ale też jest napisane Bóg zamiast napisane po prostu tytuł. Według mnie tutaj cały tytuł powinien być napisany. Czekoladę Bar. I to też na przykład nie wiemy, co to jest. Wiemy, że to jest jakaś czekolada. No możemy się domyślać, że to jest któraś z czekolad. Ale mamy na przykład, zobaczcie, czy to czekoladę Wedla. Nie zgadłem. Jak widzicie, nie zgadłem, więc nie jest to czekolada Wedla. Nie chcę ceny wprowadzać. Oddaj mi tą czekoladę Wedla. Chyba tak. Mamy trzy bity jako czekoladę, to też nie trafiłem. I widzicie, ja teraz muszę się domyślać. Czy to będzie Merci? Jest, było to Merci. Nie? Także widzicie, że jakby wadą tego moda, tego konkretnego moda sklepem online jest to, że czasami jest to dla was kłopotliwe, tak? Sprawdźmy inne, jeszcze jedno duże zamówienie i to będzie wszystko na dzisiaj. Jest to, moi drodzy, troszeczkę kłopotliwe, że musicie jakby... Weźmy takie naprawdę największe zamówienie i zobaczymy, czy będę miał problem. Mówię, bo u mnie jakiś problem może wynikać z tego, że jeszcze się przyzwyczajam do... Bo jakby zamiana produktów, tych w cudzysłowie oryginalnych, które były na sklepie, na produkty polskie, jest zawsze takim troszeczkę bym nazwał szokiem, taką dezorientacją. O, tu mamy piękne zamówienie, najwyższe. Jeszcze takiego chyba w sklepie nie miałem, więc spróbujmy. O, moją książkę ktoś zamówił, widzowie! Będzie mi miło w ogóle, drogi widzu, jak łapkę w górę dla mnie zostawisz i komentarz pod filmem. Patrzcie, zrobiłem sobie swoją książkę do sklepu, bo taką miałem ochotę. Będzie jeszcze kilka innych, zamienię. Mlek Pol Cheese. No, ja to chcę po prostu też tak jakby po części przetestować, zobaczyć jak to działa. Mlek Pol. No to akurat po opakowaniu jestem w stanie się domyślić, tylko mamy dwa rodzaje. Nie, dobra, trafiłem. Mlekowita Cheese. Nie jest napisane, że cheddar, ale był cheddar. I teraz zobaczcie, tu będzie problem. Jedyne, co mogę się domyślać, tylko to jest sól morska. I tak jak mówię, to nie jest wina chłopaków, że oni to zmienili. Tylko wina tego moda, że to nie jest do końca napisane. Pizza Mixed. To była chyba... I zobaczcie, tu mamy na przykład Dr. Edgar. Okej, ale Dr. Edgara mamy trzy pizze. I jakby musimy się domyślać, która z tych trzech pizz polskich... Zobaczcie, teraz cukier w proszku, nie? Więc teoretycznie bym pobiegł na regał, gdzie wiem, że cukier postawiałem. I zobaczcie, mamy cukier. Ale to nie będzie ten cukier. Widzicie, to nie jest... To jest polski cukier, to jest pozycja niżej, dlatego nam zeszło. Tutaj jest cukier puder. O nie, to nie jest cukier puder, jak widzicie. Także teraz musimy się domyślać, co jest tym cukrem. Hello, cukier w proszku. Ja mogę tylko kojarzyć z poprzedniego zamówienia, bo mówię, już testowałem tego moda i na odcinku wam nagrywałem. To, drogi widzu, mogę się... Nie wiem, czy mogę kojarzyć. Czy to będzie to? Nie, nie będzie to. No to widzicie, cukier sobie zostawiamy na później, bo tu mi już jakiś tam problem to sprawia z tym cukrem hello. Goplana ciastka. No i to znowu jest problem. W ogóle my tu goplany, słuchajcie, nie mamy nigdzie żadnych ciastek. To nie wiem, czy to grześki będą? A, zniknęły grześki. No i widzicie, goplana ciastka to są grześki. Dla mnie to jest różnica, nie? Blanka Lipińska. Jeszcze jedna książka 365 dni, proszę. Mówię, mi na pewno by widzowie też o wiele łatwiej się robiło takie... takie zamówienia, gdybym pamiętał, gdzie co mam, a że przestawiałem pół sklepu, no to jest inaczej. Kawa Inka, Ludwik. Ale wiecie co, dla mnie to jest oczywiście challenge i powiem wam, aż mnie kusi, bo często jedna rzecz, którą muszę wam, niektórym z was, zarzucić, że tak patrzycie na te mody zbyt ułatwiająco. Jestem przeciwnikiem, kochani, nie róbcie takich rzeczy.
Kuchnia eksperta Green Beans. No i teraz możemy się domyślać, ja na przykład nie do końca wiem, co to jest, wiem, że mam na sklepie, mogę się domyślać, że to będzie, nie wiem, albo to, okazało się, że nie to. To było to. Plusem tego jest to, że jak coś wrzucicie źle, to będzie wam na czerwono się świeciło jako minus jeden. To jest świetnie zrobione, harnaś, tak? I teraz harnaś, to moi drodzy, było to piwo tutaj. Nie, to jest warka. Chwila, chwila, bo się teraz zawiesiłem. Ale też chyba było, bo coś zniknęło. Tutaj złote pole nie, wiecie co, bo czekajcie. A, tu jest harnaś, dobra, bo mi się pomyliło. Widzicie, jeszcze się nie nauczyłem konkretnie wszystkiego. Co tu jeszcze mamy? Ajax Cleaner. No to z tym problemu nie będzie, bo to akurat może się nazywać Ajax Cleaner, no ale wiem, że Ajaxa mamy tutaj. To jest dosyć proste. Chociaż bym się nie zdziwił, gdyby było inaczej. Berlinki, Hortex i jabłkowy sos. Sok, nie sos, tylko sok. Także jeszcze myślę, że jakby to czytało te nazwy w taki sposób... O, bo zobaczcie, na przykład mamy Velvet Cleaner i ja to też pamiętam z poprzedniego testu, już zapamiętałem, że Velvet Cleaner to są te po prostu chusteczki, ale mogłoby być to lepiej napisane, nie? No, whisky to później, finish, no to są tabletki jakieś, finish, no to mogę się domyślać, że to jest to, widzicie? Nie są to to. No mamy finish, tabletki, no nie są to tabletki finish, to może drugie, o, teraz trafiłem. Także brakuje mi tu pełnej nazwy napisanej, żebym wiedział. Chodzi o taką sprawność pakowania paczek, a ja też, moi drodzy, się w to wkręciłem z tego względu, że sklep internetowy też przez wiele, znaczy oprócz tego, że stacjonarny sklep przez parę lat prowadziłem, to również sklep internetowy i uwielbiam wysyłać paczki, także dla mnie to jest niesamowita frajda. Patrzcie, berlinki, no to akurat jest dosyć proste, trafiliśmy, nie? Został nam Johnny Walker, co też nie jest jakimś tam problemem. Patrzcie, jaką wielką pakę mamy za 200. I teraz mam problem z tym cukrem. Mogę się domyślać, czy to przypadkiem nie będzie to. No niestety to nie jest to. Też nie jest to. I widzicie, i teraz co jest z tym cukrem, nie? Tutaj mamy kakao, no też nie jest to. I teraz weź zgaduj, co to jest z tym cukrem. I Farbik tam coś tam. Bolbini, Babi, Farbik... Ja w ogóle nie wiem, co to za produkt. I teraz by wychodziło, widzowie, że... A co, stevia? Też nie. A, to była polewa. Ten cukier to była ta polewa. No i teraz zobaczcie. Przez to, że to nie czyta wszystkich polskich nazw... Co to, kurde, jest to Farbik? Softener. No i teraz co? Ja mam się, jakby wiecie, chodzić i domyślać. Takiego produktu na sklepie nie mamy. No tytan to nie jest. I teraz co? No książki to raczej też nie będą. I teraz zobaczcie, będę tracił troszeczkę czasu, żeby zgadywać. To może polecimy po kolei. No Pur to nie będzie, nie. Ludwik to też nie będzie raczej. No też nie. Płyn na komary? Nie. A jak zbył? No chyba nie karma dla kota raczej. I widzicie, i teraz jest taka jakby patowa sytuacja w tym momencie, w której ja muszę się zastanawiać, co to jest to... To coś... Co nie wiem, co to jest. No nie wiem, no jakaś kaszka może. No też nie. No i widzicie jakby kompletnie... O, i widzicie, tu się animacja na przykład troszeczkę skopała teraz, nie? Przez to, że tak wrzucamy. Zobaczcie, zostały nam te produkty, kochani. Te produkty, które wziąłem, a odrzuciłem, zostały w kartonie. I zobaczcie, jak nieładnie się to... zrobiło. No nie wiem, jakby kompletnie nie wiem, co to może być. I zobaczcie, teraz wrzucam Principolo, wrzucam Knopersa, oddaję na półkę, ale mimo wszystko animacja się skopała. Także to jeszcze... Niestety osoba, która to stworzyła, no z przykrością muszę stwierdzić, że jeszcze musi to dopracować. Ja w tym momencie, przy tak dużym zamówieniu, na który poświęciłem troszeczkę czasu, zwróćcie uwagę, że troszeczkę w tym momencie wymiękam, bo ja nie wiem, co to jest. No nie wiem, Colgate to raczej nie będzie pasta. Jakby zobaczcie, teraz muszę się domyślać, biały jeleń to nie jest, tytan tym bardziej, mydło też nie. Zobaczcie, cały czas każdy produkt, który biorę, nam zostaje. No zobaczymy, co się stanie, jak ja to odłożę. No nie, no niestety, jest zbagowane, zobaczcie, jak nieładnie. Także dobrze, że wzięliśmy to zamówienie duże. I teraz ja muszę tak chodzić, praktycznie nic nie widzę. I teraz muszę się domyślać, co to jest to Farbik Softener, w ogóle nie wiem, co to jest. Więc muszę znowu się nauczyć tych nazw, no niejako na nowo, no nie wiem, no przecież nie będą to raczej Balbini Baby, no kurczę, no. Tylko, że ja tu nic nie widzę, no.
Jak ja tu mam chodzić? No co, czekoladowe chyba raczej, prawda, nie. No i zobaczcie, jest sytuacja, ja mogę jeszcze sprawdzić, czy na pewno, aby... Może to? Bebiko? No też nie. No i widzicie, weź tu się domyśl teraz, co jest co, nie? No. Czekajcie, zobaczmy tą karmę dla kota. Czy to nie jest moja wina? Nie, no zobaczcie, nie mogę odłożyć na regał. Także to nie jest, że ja coś tutaj teraz popsułem, gdzie ta stewia była. Patrzcie, tu jest sobie stewia, chcę odłożyć na regał, z którego brałem. No nie mogę odłożyć. Mogę wziąć. Tutaj w ogóle jest napisane zielony listek cukier, a tu jest w ogóle inaczej. Także... A, polski cukier oddałem, dobra. Także to mi się, słuchajcie, bardzo teraz nie podoba, bo w tym momencie mamy problem, żeby dojść do tego, co to jest Balbini Baby. No nie wiem, może się okazać, że to jest jakaś książka. Co wątpię. I w tym momencie jakby zobaczcie, że wysłanie zamówienia sprawia mi problem. Tak? Bo muszę chodzić po książkach, zobaczcie. Już pominę oczywiście fakt, że to się tak zlagowało, że kompletnie nie wiem, o co chodzi. Ja na przykład nie wiem, co ja mam teraz dostarczyć. No już mam wszystkie produkty, właściwie przeleciałem, tak? No nie, mąka? No raczej nie chyba, nie? A, bo jeszcze jakiś ryż załadował. A dobra, dostanie klient ryż w prezencie, tylko niech mi powie ktoś, co to jest to Balbini Baby. Ja na przykład w tym momencie tego zamówienia nie mogę skompletować. Bo jakby kompletnie, zobaczcie, nie wiem, no wiadomo, że nie będzie to sól czy pieprz, no bo to akurat byłoby dosyć proste. No, jest problem, bo nie mogę, ani niczego nie widzę. Tak, no nie wiem, co by się stało, gdybym ja to spróbował, słuchajcie, niekompletne zamówienie dać do... Ja na przykład w tym momencie nie wiem, nie? Moi drodzy, no nie, mogę jeszcze tu spróbować, ale chipsy to raczej nie będą. Ja na przykład teraz nie wiem, bo przez to, że mod nie wczytuje... tych nazw takich, jakie no, powinien wczytywać. Już pominę, że się to wszystko mi w cholerę pobugowało. Zobaczcie, te też niby brałem. A może trzeba jeszcze raz? Nie. Ja na przykład nie wiem, co to jest Balbini Baby. No tak by było tea, że herbata. Jakby po prostu też nie pamiętam wszystkich nazw produktów, które wprowadzałem, z tego względu, że część produktów jest po prostu nowa, nie? Babini... Baby Fabric Softener. Nawet nie mam pojęcia, co to może być. Jedynie jakieś chusteczki bym był gotów powiedzieć, że to są, ale tu nic takiego nie mamy z działu chemii. No nie wiem, no może tutaj... Słuchajcie, może jakiś płyn do pukania to był. Nie. A tu już chyba byliśmy nawet. I zobaczcie, i się robi w tym... O, może to było to, czego nie ma. To będzie to, słuchajcie. Dobra. Już wiem, co to będzie. No okej. Okay. No i zobaczcie, teraz ja tu kompletnie nic nie widzę, nie? Muszę zostawić ten karton. Dobra, zamówimy, zobaczymy, czy to było to. Natomiast, no... Ja bym to zrobił z przyjemnością, nawet mówię, bym godzinę mógł z tym siedzieć, cały live z tego zrobić, jak robię zamówienia internetowe. Natomiast no, ewidentnie mi, słuchajcie... A spróbujmy far... Widzicie, nie ma czegoś takiego. Ani Balbini... A, bo... Dobra, dobra, czekajcie jeszcze raz, bo ja źle miałem zaznaczone. A to tylko Dragon Ball jest. Widzicie, no... Papier toaletowy jest jeszcze. Słuchajcie, jeszcze jest papier toaletowy, no ale to raczej by nie było to. Ja myślałem o tym... O tym płynie do pukania. Tylko zobaczcie, jakby coś, co powinno być, no powiedzmy, że... No nazwijmy to przyjemne, tak? Czyli realizacja zamówienia. Zobaczcie, ile potrafi sprawić problemu, ile mi to zajmuje. Ja wam specjalnie tego nie tnę, specjalnie wam to pokazuję. Żebyście też mogli przy okazji moją opinię zobaczyć. Mod jak najbardziej w moim odczuciu ma potencjał. Myślę, że to będzie to. Widzicie, jest Balbini Baby, więc po prostu wydaje mi się, że to jest to. No ale no tak to wygląda, że niech już pracownicy to uzupełnią. No znalazłem, w końcu łaskawie znalazłem, tak? Natomiast zobaczcie, ile mi to czasu zajęło.
No dobra, no może nie znam się na płynach dla dzieci, no bo akurat nie mam dzieci, no to mogę nie wiedzieć, słuchajcie, jakie są płyny dla dzieci. Natomiast nie zmienia faktu, że przez to, że ten mod nie czyta, słuchajcie. Dobra, i teraz zobaczcie, mamy zamówienie źle zrobione, bo jest jeden ryż za dużo dodany, jako gratis. I pytanie, czy jeśli my damy gratis ryż, chociaż według mnie na czerwono to się powinno świecić... A, możemy wysłać! Dobra, możemy wysłać, czyli za dużo możecie wysłać prezenty gratisy klientom, możecie dawać. No dobrze, moi drodzy, no dobrze, no to ogólnie działa to spoko. Ja tu nie będę jakoś na to narzekał. Na razie jest to dla mnie taka nowość, która trochę mi sprawia trudności. I tutaj mówię wam, jakie trudności, ale to raczej wynika, że po prostu ten mod nie czyta tych polskich... No wiadomo, gdybym nie miał polskich produktów, to by nie było problemu, bym się pewnie odnalazł bez problemu, bo wszystko by było, że tak powiem, tożsame ze sobą, nie? A że mam polskie produkty, no to ten mod mi go nie czyta. Mogę się, nie wiem, ukłonić do twórców tłumaczeń, czy właśnie do tych polskich produktów. Może oni mają możliwość jakoś zrobić, żeby to działało, chociaż wątpię. Mi się wydaje, że to raczej ten gość, który tworzył moda tego online, tego sklepu internetowego, tutaj czegoś nie zrobił. No nie wiem, weźmy sobie jeszcze na koniec jedno zamówienie. Nescafe. No to jest akurat proste, no bo Nescafe to jesteśmy w stanie skojarzyć, że jest jedna Nescafe, także... Chociaż są dwie, jak widzicie. Ale powiedzmy, że... Widzicie. No i zamówienie gotowe. Co mi się wydaje dziwne. Zobaczcie, wysyłamy Nescafe, kawę, Nescafe w tak wielkim kartonie. Według mnie to jest bez sensu i według mnie rozmiary kartonów powinny być dostosowane do... No jakby do pojemności, tak? Ten karton zdecydowanie za wielki na jedno zamówienie. Ciekawe, czy będzie tak samo z innym produktem. Jeszcze sprawdźmy, co będzie, jeśli by były na przykład dwa produkty. Fajne odgłosy ta skrzynka wydaje, że tam niby się coś wysyła. Także to mi się też podoba, moi drodzy. Najwyższe zamówienie zrobiliśmy. Zobaczcie, i w moim przypadku są tu zamówienia 180, 140. Wiadomo, że jeśli ty masz niższy level, mniej licencji, to te zamówienia będziesz mieć niższe. Natomiast wydaje mi się, że jeśli właśnie zaczynasz z Supermarket Simulatorem, drogi widzu, a zrobię z tobą jeszcze jedno zamówienie, żeby ci to powiedzieć. Wydaje mi się, że jeśli zaczynasz Supermarket Simulatorem, to jest to świetny, o, na przykład takie średnie, to jest to świetna opcja, żeby troszeczkę się nauczyć, gdzie są jakieś produkty, czyli proponowałbym ci od razu sobie wprowadzić polskie produkty, zacząć to rozkładać i wtedy nie będziesz kojarzył, bo tak jak ja grałem, no, większość odcinków na produktach innych, teraz nagle wprowadziłem polskie produkty i jeszcze cały sklep przestawiłem, to jak widzicie, jest mi ciężko się też odnaleźć, tak po prostu z przyzwyczajenia. No, winiary, majonez to jest jeszcze spoko. Monte jogurt, no to też nie będzie trudne, bo to, wiecie, jeżeli pamiętacie, gdzie co postawiliście, to wam jest łatwiej. No, ale powiedzmy, że to można niektóre poznać. Jajka 15 pak. No to akurat jest dość proste, tylko pytanie, które były 12 pak, to były. Także to jest dosyć jeszcze proste. Tu mamy te złote piwo i zobaczcie, tutaj to działa, tak? Ale są na przykład, no miód, no to akurat honey, no to możemy się tylko domyślać, że to jest miód, więc jakby to nie jest jakby jakimś tam problemem, tak? Że honey to jest miód, tylko właśnie gdzie ja ten miód mam. I widzicie, no dlatego jak już... No zgubiłem miód. Aha, miód chyba stał koło herbat w ogóle i kaw. Dobra, tutaj jest miód, te strony. Jeżeli macie to... to piwo. Jeżeli macie to ogarnięte, to zobaczcie, jakie to jest fajne. Według mnie, dla ciebie... I teraz mamy jakiś cukier w proszku. I no dobra, to był chyba tamten. Macie mało tych produktów i robicie tą wysyłkę, to według mnie jesteście w stanie razy dwa. Zresztą możemy, widzowie, zaraz sprawdzić. To nie będzie, bo to będzie polski. To był chyba ten. Widzicie? Piątnica, platnica tuna, Kruger, cukier w proszku. To nie jest cukier w proszku. No to widzowie, no to ten tym bardziej nie będzie. To co, to będzie stevia? Stevia to nie będzie, bo to na pewno nie. I teraz słuchajcie, widzicie, zgaduj, zgadula, co jest cukrem w proszku, nie? Tu już na przykład to nie działa. Mogę się domyślać, że może to. No, trafiłem. Platnica tuna.
Zupełnie nie mam pojęcia, co to może być. Mogę zgadywać, że jest to coś z lodówki i jakaś ryba. No to nie wiem, ryba po grecku? O nie, bo to jest ham pasty. Widzicie? Także sprawia to problem, że oni nie wczytują tych nazw, które... tych nazw, które, kurczę, to może być to? To jest... Nie. Blackpool to jest. Także widzicie, dla mnie jest to na przykład bardzo, bardzo problematyczne, że tutaj wczytuję to nazwy stare. No nie wiem, tuna to może być jakaś ryba, no to możemy się domyślać, ale... No i zobaczcie, oczywiście to... to była ryba, to był bodajże tuńczyk, a piątnica serek domowy. Także widzicie, no... Wszystko jest jakby super, gdyby nie to, że ten mod łączy dwie nazwy, a nie tylko nazwę, którą twórcy tutaj polskich produktów wprowadzili, nie? To jest dla mnie dla... Oj, bym do kosza poszedł. No i właśnie, drogi widzu, to jest najlepszy przykład, że trzeba się... ten. No i zobaczcie, widzicie numer zamówienia. Ja ten numer zamówienia zmieniłem i dlatego takie potem mi czas stanął. I teraz zobaczcie już na koniec, moi drodzy. Oczywiście, jak widzicie, robię to cały czas na... zamkniętym sklepie, tak? Cały czas mam ten sklep zamknięty. Oczywiście, gdybym go otworzył, to w tym czasie wpływałyby nam do komputera kolejne zamówienia. Według mnie idealną opcją jest właśnie go nie otwierać, dać czas sobie na uzupełnienie magazynu sklepu, żeby pracownicy uzupełniali, a ty sobie w tym czasie śmigasz i te zamówienia na spokojnie robisz. Według mnie robienie tego w ciągu dnia, kiedy klienci chodzą i potem się robi ciemno, jest niewygodne, no ale to już każdy tam po swojemu. W każdym razie, widzowie, jakby tak spojrzeć, nie liczę, nie wiem, z 300-400 tych dolarów tutaj pewnie zamówień zrobiłem, ale jakbyśmy tak policzyli teraz, tak? Chcę wam taki przykład podać już na koniec. Na swoim przykładzie. Zobaczcie, mamy 150, niech będzie 300, niech będzie 450, no niech będzie 600, 720... 860, 900, no niech będzie 1000, 1150, 1200, 1300, 1500. No tak licząc na szybko, nie chce mi się jakoś dokładnie liczyć, to około 2000, 2,5 pod 3 już podchodzi. Teraz to tak na oko liczę, bo nie chce mi się, wiecie, tak dodawać. 3,5 może być już do tej pory. No tak z 3,5 do 4000. Także słuchajcie, jeśli mój sklep... reasumując, jak to wygląda? Jeżeli mój sklep na tym etapie dniówki robi... bez oczywiście moda More Customers. Tutaj też, tak jak mówiłem, nie polecam stosowania moda More Customers. W wyjątkowych sytuacjach owszem, ale na dłuższą metę jest to do kitu. Także bez moda More Customers mój sklep na tym etapie przy tych licencjach jest w stanie spokojnie 10 tysięcy do 14 tysięcy sprzedaży dziennej mieć. I patrząc na to, co wyczytałem w komputerze, wychodzi, że spokojnie między 3 a 4 tysiące mam sprzedaży. Czyli to takie 40%, no nie jest to połowa całej sprzedaży, no ale tak 40%, 30%. Czyli ty, drogi widzu, tak reasumując, bo chciałbym powiedzieć, jeśli masz niższy level, jeżeli masz obroty w sklepie rzędu, nie wiem, 1000 dziennie, tak? Masz mało półek, mało produktów, mało licencji, masz ten 1000 obrotu dziennie, to w momencie, kiedy masz sklep internetowy, jesteś w stanie mieć już 1300 całej sprzedaży, czyli o 300 dolarów sprzedaży będziesz mieć więcej, czyli za tym idzie, zarobisz więcej. Więc szczerze ci polecam, ale ja też czekam, żeby troszeczkę tutaj jeszcze jakiś update do tego wszedł, żeby no jednak się tak nie motać, bo okej, ja rozumiem, że ja się może motam, że przestawiłem regały, tak? Bo to jest, słuchajcie, wtedy jeszcze nie są stuprocentowo poprzestawiane, także to już na serii zobaczycie, widzowie. To już po prostu zapraszam cię, drogi widzu, do oglądania mojej serii Supermarket Simulatora. Masz całą playlistę, także możesz sobie podglądać, co tam robiłem, co zmieniałem. A z pewnością jeszcze raz od nowa wystartuję. I wtedy będzie mi na pewno łatwiej, kiedy będę od zera startował z tymi polskimi produktami. Nie wyobrażam sobie grać bez polskich produktów, więc pod moda do sklepu internetowego absolutnie nie wyobrażam sobie usuwać polskich produktów. Póki co jeszcze jest to niedopracowane, ale mimo tego, że jest to niedopracowane, jest to trudne,
w niektórych momentach zrobię pewnie taki odcinek, w którym będę tylko te zamówienia internetowe obsługiwał, a może zrobię to na live, zobaczymy. Także to tyle, drogi widzu, masz podpiętego linka w opisie do tego moda. Będzie mi oczywiście bardzo, bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. No i uśmiechnij się, kimkolwiek jesteś, dużo uśmiechu ci życzę i wspaniałego dnia, wieczoru czy kiedy mnie oglądasz. Do następnego, trzymaj się, cześć!